Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w programie Gość Dnia, a naszym gościem w studio jest dziś Małgorzata Kobus-Kwiatkowska, nauczycielka jogi i fizjoterapeutka. Oczywiście rozmawiać będziemy o jodze. Dzień dobry, w ogóle witamy Cię Gosiu serdecznie w naszym studio. Proszę powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z jogą? Moja praktyka jogi, moja przygoda z praktyką jogi zaczęła się jeszcze na studiach, kiedy studiowałam właśnie fizjoterapię. Miałam takie szczęście, że mieszkałam bardzo blisko, dosłownie w tym samym podwórku, gdzie moja rodzima szkoła jogi. No i po prostu poszłam i zakochałam się od razu. Na początku moja praktyka wyglądała tak raz, dwa razy w tygodniu, no i później przeszło już to w taką moją regularną rutynę dnia, życie. Ale jaką pozytywną rutynę. A tak. Na pierwsze zajęcia wybrałaś się pod namową kogoś, czy po prostu poszłaś tak z czystej ciekawości, że to był czysty przypadek? Właściwie to nie wiem, jak to określić. Mi się wydaje, że nic nie jest przypadkiem w naszym życiu. Ja po prostu, tak, nie bez przyczyny. Ja po prostu poczułam, że chcę tam pójść. I myślę, że to tak z głębi serca wyszło i chyba zostało tak do teraz. Na pewno no właśnie, tak zostało do teraz. No bo jednak najpierw zaczęłaś sama praktykować, później zaczęłaś nauczać. I właśnie opowiedz, dlaczego zaczęłaś. Zdecydowałaś się, aby uczyć jogi innych. Tak jak wspomniałam, to u mnie w życiu nigdy nie jest tak, że coś sobie narzucam. To samo do mnie przychodzi. I tak przyszło też właśnie nauczanie. Była taka potrzeba gdzieś z zewnątrz, skontaktowano się ze mną. Oczywiście mam też kursy ku temu. Nauczam głównie Asztanga Vinyasa Yoga według przekazu Padabiego Joyce'a. Moje nauczanie samej praktyki asztangi przerodziło się troszkę dalej, dlatego że, jak wspomniałaś, jestem fizjoterapeutką, skończyłam Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i tam zaczęłam łączyć swoją wiedzę fizjoterapeutyczną z jogiczną i w tej chwili prowadzę warsztaty w całej Polsce właśnie z anatomii jogi w praktyce. Prowadzę też własnego vloga. Nauczam także anatomii na kursach jogi, także moja pasja cały czas przeszła. Rozwija się, tak, i przeszła już w taki mój sposób na życie. Także myślę, że wszystko, co jest ze mną związane, jest związane w jakiś sposób z jogą. No to ja się bardzo cieszę. W takim razie powiedz naszym widzom, czym jest joga, jakie są korzyści z jej praktyki. Joga to jest bardzo szerokie pojęcie, ale gdybyśmy miały tak mówić odnośnie zajęć, jeżeli ktoś miał ochotę przyjść na zajęcia jogi, no to są to takie zajęcia rozciągające i mentalne. Korzyści jest bardzo wiele i zawsze mówię, że te korzyści to są efekty uboczne praktyki jogi, tylko pozytywne oczywiście. Mówiąc na swoim przykładzie, bardzo wpłynęło to i na moje ciało, i na mój umysł. Zaczynając od ciała, to przede wszystkim, też patrząc na siebie jako takim okiem fizjoterapeuty, moje ciało przede wszystkim się uzdrowiło, jest z nim dużo lepiej. Ja miałam skoliozę. Do tego też miałam osłabione mięśnie, które stabilizują cały mój kręgosłup, także joga naprawdę świetnie mi z tym pomogła. I to jest główny taki plus, który ja obserwuję, niezależnie od tego, jaką już praktykę wybieramy. Oczywiście zmiana diety, która też wiąże się w jakiś sposób z praktyką jogi, powoduje też spadek kilogramów, ale też sama regularność ćwiczeń też powoduje obniżenie tej wagi ciała. No i samo mentalne aspekty. Człowiek staje się po prostu wrażliwy. Wydaje mi się, że staje się bardziej wrażliwy na wszystko, co jego otacza i potrafi się tak na chwilę zatrzymać i zdystansować, zwłaszcza w takim okresie szału przedświątecznego. No dokładnie, to jest bardzo ważne. Ja też znam to z własnego doświadczenia, jak zaczęłam też praktykę jogi. No to też zaczęło się wszystko zmieniać u mnie w życiu i myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. Poruszyłaś też temat diety. Właśnie dużo osób, które praktykują jogę, przechodzą na przykład na wegetarianizm czy weganizm, albo ogólnie zaczynają zwracać uwagę na to, co jedzą. Powiedz, z czym to się w ogóle wiąże? Skąd to się wzięło? W moim przypadku konkretnie to było znowu bardzo naturalnie i bardzo spontanicznie. Zaczęłam odczuwać to, że mięso po prostu mnie obciąża, że ja się czuję źle i fizycznie, i psychicznie podczas praktyki, kiedy przed praktyką zjadłam mięso. No oczywiście tutaj też aspekt moralny w to wchodzi. W jodze mamy zasady yamas i niyamas, to takie zasady moralne. I tam jest jednym z nich właśnie ahimsa, czyli nie wyrządzanie krzywdy. No i myślę, że to wszystko razem się wiąże. Poza tym każda osoba, która ćwiczy jogę, czy też jakiekolwiek inne sporty uprawia,
zaczyna zwracać uwagę na to, co je, w jaki sposób dba o swoje ciało. I wynika to też z troski o swoje ciało, dlatego że to nie jest żadna jakaś nowość. WHO też ostatnio wydało informację odnośnie tego, że mięso nie jest do końca dla nas takie... I nie jest już takim produktem zalecanym, a szczególnie te mięsa przetworzone. Dokładnie tak. No to dokładnie, więc tutaj się z tobą w 100% zgodzę, szczególnie, że ja też i studiuję dietetykę, więc pojęcie o żywieniu mam i jak najbardziej się zgadzam z tym, że dieta wegetariańska... Jest zdrowsza. Pod warunkiem, że jest dobrze zbilansowana, bo... Tak, jakieś, oczywiście. Ale jest... Przyjmijmy, że jest bardzo zdrowa. No jak właśnie, widać, same korzyści. Ja czuję się wspaniale, więc chyba to o to chodzi. Jesteśmy przykładem, że można być wegetarianką i się czuć z tym dobrze. A powiedz, tak odbiegając troszeczkę od jogi, mamy okres świąteczny, więc powiedz, jak u ciebie Wigilia wygląda, jeżeli chodzi o potrawy wigilijne, te wegetariańskie? Że myślę, że z tym chyba nie ma takiego problemu. Wigilia z założenia powinna być postna. No tak, Wigilia owszem, ale już później pierwszy i drugi dzień świąt zazwyczaj są już takie bardzo mięsne, bym powiedziała. Znaczy, przynajmniej w tej tradycyjnej kuchni. To nie jest jakiś wielki problem, dlatego że zawsze możemy sobie wybrać to, co jemy i to myślę, że świadomość wyboru jest bardzo istotna, a nie jedzenie wszystkiego, co nam podają. To jest pierwsza sprawa. A druga to jest naprawdę teraz tyle rewelacyjnych blogów odnośnie tego, gdzie możemy znaleźć przepisy, jak można zastąpić dany produkt od zwierzęcy, że... To jest wspaniałe, prawda? Tak, że myślę, że to w ogóle nie stwarza już teraz problemu, że naprawdę jeszcze 10-15 lat temu była zupełnie inna dostępność produktów i była inna świadomość i wtedy mógłby to być problem dla wegetarianina. W tej chwili wydaje mi się, że to jest jeszcze większa frajda z tego, że możemy eksperymentować z tradycyjną kuchnią, przetwarzając ją na wegetariańską. Dokładnie, ja myślę, że to jest bardzo inspirujące. Ja zaczynając swój wegetarianizm też na początku nie wiedziałam, co ja będę jadła, no bo jednak nie mam tej świadomości, ale jak zaczęłam szukać po tych blogach, no to jednak się okazuje, że te potrawy są przepyszne i naprawdę każdemu polecam. Nawet właśnie, nie muszę spróbować Gosi tofurnik. Tofurnik koniecznie, być może, no właśnie, dobrze mi przypomniałaś. No, w każdym razie zostawmy już tą dietę wege, bo pomalutku będzie nam się kończył czas. Powiedz proszę, czy można samemu praktykować tą jogę, czy jeżeli tak, to w jaki sprzęt zainwestować? Ja zawsze bardzo namawiam do praktyki samodzielnej, tylko warto jednak zacząć praktykę pod okiem osoby doświadczonej, która jest w stanie nasze nawyki ruchowe ukształtować w sposób prawidłowy, tak żebyśmy po prostu wiedzieli, co robimy, jaką ma to nam przynieść korzyść. I później, kiedy ta praktyka staje się bardziej regularna, myślę, że można przejść właśnie na praktykę samodzielną, domową, jako uzupełnienie też takiej praktyki w grupie. Super jest to, że joga nie jest bardzo drogim, można powiedzieć tak, hobby czy sportem, bo tutaj nie musimy, oczywiście jeżeli rozpatrujemy ją w kategoriach hobby czy sportu, to nie musimy inwestować w dużo, tu wystarczy mata. Jeżeli ktoś ma problem z układem ruchu i potrzebuje dodatkowych pomocy, może zainwestować w kostki do jogi lub paski, bolstery, jest tego sporo, także myślę, że nie będzie problemu z doborem odpowiedniego sprzętu. Ja też zawsze chętnie pomogę, także można się do mnie zwrócić. Oczywiście fajnie, że tak w naszym regionie zajmujesz się tą jogą, ale nie tylko w regionie, ale w Polsce. I że ta joga może być tak naprawdę chyba dla każdego. Czy są jakieś przeciwwskazania dla osób, które chciałyby zacząć, ale mają na przykład problemy z zestawami albo z kręgosłupem, czy po prostu można to jakoś dostosować do danej osoby? To może tak powiem, że tak się stało na Zachodzie, że praktyki jogi bardzo się rozmaiciły, także nawet jeżeli ktoś ma problem z danym układem, na przykład z układem ruchu, z kręgosłupem, może dobrać sobie taką praktykę, która spowoduje, że właśnie przestanie go ten kręgosłup boleć. Właściwie powiedziałam, że joga nie ma przeciwwskazań. To raczej jest uniwersalna i to, że my widzimy często wykreowany obraz człowieka siedzącego w kwiecie lotosu, to jest coś, co nam narzucają z zewnątrz. To nie o to chodzi w jodze, żeby siedzieć w kwiecie lotosu, a po to, żeby właśnie bardziej poznać swoje ciało. I pracować nad własnym ciałem, a niekoniecznie dążyć od razu do jakichś bardzo trudnych pozycji. Dokładnie. Tylko robić pomalutku postępy we własnych możliwościach. Tak, we własnym zakresie i czerpać satysfakcję z tego, co daje nam ciało, nawet jeżeli nie uważamy, że to jest to, co chcielibyśmy osiągnąć. Trzeba czerpać satysfakcję z tego, co jest tu i teraz. Dziękuję ci bardzo, Gosiu, za rozmowę. Ja oczywiście również Państwa dziękuję. Zachęcam do wybrania się na zajęcia jogi i zaczęcia swoją przygodę właśnie z tym, można powiedzieć, sportem, z tą dyscypliną, po prostu z jogą. Raczej z praktyką, jako z całe praktyką, podejście do życia. Tego słowa. Ja ci dziękuję jeszcze raz, Gosiu, za rozmowę. Moim gościem dziś Małgorzata Kobus-Kwiatkowska, nauczycielka jogi i fizjoterapeutka. Dziękuję. Dziękuję również za uwagę. Do zobaczenia. До свидания.